Witam Państwa z Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. W ten weekend zapraszamy i dorosłych, i dzieci. Rozpoczynamy w piątek o godzinie 19 spektaklem Przyszedł mężczyzna do kobiety Siemiona Złotnikowa. To komedia bardzo romantyczna. On mężczyzna z przeszłością, ona kobieta po przejściach. Spotykają się na zaaranżowanej randce w ciemno. Nie są już najmłodsi, ale potrzeba ciepła i miłości powoduje, że podejmują ryzyko. Czy im się uda? Zapraszamy w piątek o 19 i w sobotę o 19:30. Natomiast całe rodziny zapraszamy na spektakl Łauma, czyli Czarownica w reżyserii Magdaleny Miklasz na podstawie kultowego komiksu Karola Kalinowskiego i w oparciu o mitologię słowiańską powstał spektakl Łauma, czyli Czarownica, baśń dla dorosłych i dla dzieci, mądra, nowoczesna, pełna muzyki opowieść o tym, że w obliczu zagłady może nas uratować jedynie miłość, empatia i stary, klasyczny Johnny Cash. Zapraszam w świat pełen Łaum, wiedźm, duchów, bogów i upiorów. Sobota i niedziela o godzinie 18:00, Łauma, czyli Czarownica.